komentował sytuację w Komisji Śledczej do spraw zbadania przyczyn samobójczej śmierci byłej posłanki Blidy. No wszystko wskazuje na to, że jednak ta komisja została powołana po to, żeby pewien spektakl polityczny prowadzić, po to, żeby właściwie już na siłę znaleźć argumenty, które mogłyby potwierdzać tezę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości potraktowali tę sprawę instrumentalnie. Dotychczas przesłuchani świadkowie, trzej prokuratorzy, którzy prowadzili sprawę, w sposób jednoznaczny stwierdzili, że nie było żadnych nacisków na nich, że decyzje podejmowali w sposób zupełnie autonomiczny i można założyć, że tak było, bo nawet różnice zdań między tymi prokuratorami wskazują na to, że nie postępowali oni według jakiegoś narzuconego im schematu. Prawo i Sprawiedliwość jest systematycznie ograniczone w swoich prawach w tej komisji. Nie mamy swojego przedstawiciela w prezydium komisji, nie mamy swojego eksperta. Moja asystentka, która ma uprawnienia dostępu do tajemnicy państwowej i służbowej, jest niedopuszczana do akt. Tą sprawę zamierzam dzisiaj poruszyć na posiedzeniu komisji, a więc robi się wszystko, żeby utrudnić nam pracę i to chyba wiąże się właśnie z tym, że przewodniczący Kalisz zdecydował, że bez względu na fakty trzeba będzie napisać raport wskazujący, że politycy PiS są winni śmierci byłej posłanki. Panie pośle, a jak należy rozumieć fakt, że ta walka o ekspertów przybrała bardzo dziwną formułę, bo odrzucono w głosowaniu eksperta, który był zgłoszony przez panią poseł Kępę, pana Piotra Bączka, natomiast nikt nie kwestionował sprawy, poza oczywiście posłami PiS-u, sprawy dziwnej przeszłości, dziwnych kwalifikacji innego eksperta zgłoszonego przez pana Kalisza. Chodzi mi o tego prawnika, który kończył Akademię Spraw Wewnętrznych w 1986 roku. Jest to, jak wiadomo, uczelnia, która podlega ustawie lustracyjnej. Oczywiście, eksperci przedstawieni przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, przez posła Kalisza, nie są bezstronni. Poseł Kalisz nawet nie ukrywał i oficjalnie to powiedział, że oni są jemu potrzebni, żeby napisać sprawozdanie z pracy komisji. Nie są to specjaliści w żadnej dziedzinie prawa. Jeśli chodzi o przeszłość tego eksperta, to ja myślę, że na posiedzeniu komisji będzie po prostu okazja, żeby mu zadać na początku kilka konkretnych pytań dotyczących jego przeszłości. A dzisiaj będzie na komisji ten pan? Nie wiem. Przyznaję szczerze, że nie wiem, no bo to zależy od tego, czy zostały podpisane już z nimi umowy. Nie wiem. Panie pośle, jak pan sądzi, kiedy się mogło zakończyć pracę komisji? Odnoszę wrażenie, że przewodniczący Kalisz nie chce szybkiego zakończenia pracy tej komisji. Na ostatnim posiedzeniu słuchaliśmy dwóch prokuratorów, ale ich przesłuchania nie zostały zakończone. A więc oni będą kolejny raz wzywani do Warszawy, nie wiadomo w jakim terminie. Jest to wbrew logice i wbrew zasadom procesowym, które mówią, że świadka powinno się przesłuchać w ciągu jednego dnia, a potem ewentualnie dopytywać w razie jakichś niejasności między jego wyjaśnieniami a wyjaśnieniami innej osoby. Tutaj zaś wyraźnie ucięto ten wątek po to, żeby się przygotować, żeby szukać jeszcze jakichś sprzeczności w wyjaśnieniach prokuratorów, ewentualnie żeby wybierać na nich presję, żeby oni zmienili złożone przez siebie wyjaśnienia. Jak pan sądzi, panie pośle, czy Platforma Obywatelska posługuje się tutaj SLD, a właściwie posłem Kaliszem, jako narzędziem w celu skompromitowania PiS-u? Tak, takie wnioski można wyciągnąć, ponieważ trójka posłów Platformy jest słabo przygotowana, nie ma wśród tego grona ani jednego prawnika. A więc Platforma Obywatelska zgodziła się na to, że Kalisz będzie nadawał ton pracom tej komisji, a ich przedstawiciele będą tam stanowili jedynie tło i właściwie będą mu pomagali. No bo tak to wygląda, to widać gołym okiem, że są wobec niego zupełnie spolegliwi, że ten sposób, w jaki pan Kalisz traktuje
Platformy Obywatelskiej jest czasami taki dosyć żenujący, po prostu traktuje ich jako jak ubogich kuzynów. No. Albo jak na przesłuchaniu w okresie stanu wojennego. No tak. Dziękujemy bardzo. Panie.